Witajcie kochani na kanale Prawda o Prawdzie. Jako że zbliża się pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa u świadków Jehowy, teraz jest taka gigantyczna kampania na całym świecie, gdzie oni zapraszają na obchody. Zobaczmy, co pisze u nich na stronie jw.org. Pamiątka śmierci Jezusa. Serdecznie zapraszamy na okolicznościowe spotkanie związane z obchodami rocznicy śmierci Jezusa. Można sprawdzić sobie najbliższą uroczystość. Ustanowiona przez Jezusa pamiątka Jego śmierci przypada w tym roku na środę 23 marca. Świadkowie Jehowy serdecznie zapraszają Cię na tę uroczystość przekazywania sobie z rąk do rąk talerzyka z chlebem i kieliszka z winem. Jednakże spożywać tego nie możecie, dlatego też życia wiecznego mieć nie będziecie. Nie będę się rozwodniał na temat tego, jak nieprawidłową formą jest to, co robią Świadkowie Jehowy, bo to nie jest istotne. O tym zrobił filmik Grzesiek na kanale Byłem w religii. Mnie o to chodzi teraz w tym filmiku. Chciałbym zwrócić uwagę Waszą na środę 23 marca na datę. Jak się okazuje, ja nie wiem, jak Duch Święty, który niby ma rządzić organizacją Świadków Jehowy, mógł się tak pomylić, że ta data jest błędna. Nie mogę mu wierzyć, jak to odkrytacy bracia im pokazali, którzy już nie są świadkami Jehowy, że ta data, którą wyznaczyli świadkowie Jehowy, jest błędna. Ale wróćmy do korzeni. Zobaczmy, na jakiej podstawie ustalają datę świadkowie Jehowy. My jako chrześcijanie nowonarodzeni wiemy, że Wieczerzę Pańską obchodzimy zawsze, kiedy spotykamy się w gronie naszych braci. W niektórych społecznościach jest to co tydzień, niektórych co miesiąc, niektórych raz w roku. Ja osobiście nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi do terminu. Jak jestem z braćmi, z którymi mam jakąś bardzo bliską relację i chcemy razem tworzyć społeczność, no to wtedy spożywamy Wieczerzę Pańską i w taki sposób właśnie upamiętamy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, to co On zrobił. Ale zobaczmy, jakie są dyrektywy w organizacji Świadków Jehowy. Jest to materiał z książki Czego uczy Biblia, czyli podręczniku do studium. Aby zostać członkiem sekty korporacji Świadków Jehowy, to trzeba ten podręcznik przestudiować. Zobaczmy materiał dodatkowy Wieczerza Pańska. Uroczystość, która przysparza chwały Bogu. I Jezus Chrystus ustanowił to święto w wieczór żydowskiej Paschy, która Pascha ta przypada raz do roku 14 dnia żydowskiego miesiąca Nisan. Aby ustalić jej datę, Żydzi przypuszczalnie czekali do równonocy wiosennej, czyli czekali do równonocy wiosennej. Dzień i noc mają wtedy jednakową długość, mniej więcej po 12 godzin. Gdy ukazywał się nów najbliższy równonocy, oznaczało to początek miesiąca Nisan i Pascha następowała 14 dni później po zachodzie słońca. I to są wytyczne niewolnika wiernego i roztropnego, że to ma być 14 Nisan, równonoc, po równonocy ma być najbliższy nów, od tego nowiu liczy się Nisan, miesiąc, Pascha następuje 14 dnia. Według Świadków Jehowy w tym roku Pascha wynika, czy wypada, na środę 23 marca, czyli dokładnie za 6, za 9 dni. Ja nie wiem, jak można mogło do tego dopuścić, bo jeżeli jesteś świadkiem Jehowy, no to teraz to, co ja ci powiem, to powinno całkowicie zburzyć w ogóle twoje zaufanie do niewolnika wiernego i roztropnego. Wejdź sobie, wpisz w Google'ach kalendarz żydowski i zobacz, kiedy wypada 14 Nisan w tym roku. 14 Nisan wypada dokładnie 22 kwietnia. Proszę, tu jest 14 Nisan. Nów po równonocy wypada 9. I wtedy rozpoczyna się 9 kwietnia, rozpoczyna się miesiąc Nisan i 14 dni wypada dokładnie 22 kwietnia tegoż roku. Nie mam więcej pytań. Zastanów się,
drogi słuchaczu, czy chcesz ślepo podążać za niewidomym, ślepym, kalekim, ułomnym, z Alzheimerem, niewolnikiem wiernym i roztropnym? Czy chcesz podążać za naszym Panem Jezusem Chrystusem? Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam powodzenia na tej Waszej pamiątce 23 marca. Jesteście miesiąc w plecy, także...